Dzień dobry. Witajcie o 9 rano. Jesteśmy w tym samym miejscu co wczoraj, ale idziemy w trochę innym kierunku. Słuchajcie, wieje wiatr, nie ma słońca, chociaż już się przebija. Już właśnie o, już z tej strony się przebija. Przyjechaliśmy znowuż na spacer. Dałam tylko jeść kotkom. Artur wyczyścił kuwetki. I przyjechaliśmy na spacerek. No, znowuż mówię do Artura, ubieraj się. Idziemy połazić. No, ładnie. Jak myszka mówi, to tak ma być. Tak, no. Także idziemy dzisiaj sobie tam tutaj nad tą wodę pochodzić. Nie ma ludzi. Samolot leci. No słuchajcie, wczoraj taka burza była, nie? Powiedz, jak się błyskało i lał deszcz. I dzisiaj jest tak rześko. Tak jest fajnie. Już słońce się przebija, bo jak widzicie, nie? Już tam jest. Ale i tak jest o niebo lepiej. Jest czym oddychać. Tak się przeczyściło to powietrze. Także fajnie. No. Jest chłodno. No, jest chłodnie i pięknie jest. Tak się wiecie, aż się chce, nie? No, przyjedziemy, tu sobie zjemy jakieś śniadanko. Potem zacznę ogarniać resztę, bo wiecie, dzisiaj ma być rodzinka po kotka. I tak na spokojnie, wszystko jest wcześnie rano, więc o, zobaczcie, jak tu jest pięknie. Nie ma w ogóle ludzi. Wszyscy w pracy siedzą. Nie w pracy. Tylko my takie obiboki. Albo jeszcze po weekendzie. Grzeją. Trzeźwieją. O, zobaczcie, jak jest pięknie. Wiaterek to jest to. Ojeju. W tą stronę czy w tą chcesz iść? Chodź tam. To? O, jeden pan zabłądził i biega. Ani jednej kaczki. Wszyscy śpią jeszcze. Najwięcej piją ci, co biegają. Tak? No, to widać. Zobacz, jakie po twarzach, jak popatrzysz. Aha. Jak on aż powietrze łapie. Taki nakacowany. Ty idziesz normalnie, nic nie łapiesz, nie? No, ja nic nie łapię. No, trochę przyspieszy kroku i już łapię. No. Jak mnie, słuchajcie, jak mnie pięta swędzi, tak mnie komary pogryzły po pięcie, że teraz mam buta. Wiecie, bo jak mam sandały, to pół biedy, nie? Ale teraz mam te butki i... No i po prostu pięta mnie normalnie swędzi, jak mnie obciera. Jakie to jest to wnerwiające. Nawet nie pomyślałam o tym, ubierając te buty. No dobra, to ja kończę relację na ten czas. Sobie zrobimy... Ale tu jest pięknie. O, coś pływa. Coś tam pływa. Są jakieś kaczuszki, czy co to jest? Kaciuszki? Są kaczuszki. O, piesek biegnie do kaczuszek. Piesek zobaczył kaczuszki w wodzie. O, dwa dalmatańczyki. Ale fajnie, jak ja już dawno dalmatańczyków nie widziałam. Ale słodkie. A jednak przyszliśmy trochę do lasku też. Bo tam już... No. Patelnia się robi mimo wszystko. A tutaj tak fajnie chłodno. A jednak chcemy troszeczkę pochodzić. Nie tak, żeby się tam męczyć za bardzo. Bardzo fajnie jest. Ziemia taka wilgotna jeszcze. Artura gałąź zaatakowała. We can run away.
Tutaj są rzeczy, się dzieją. Pamiętacie, nie wiem, kiedyś, chyba to jesienią było, no tam sobie chodzi. Też sarenki były, ale tak w oddali widzieliśmy, a teraz po prostu przebiegła sobie, tak wiecie, normalnie sobie przebiegła sarenka przed nami dosłownie i sobie tam chodzi. Ale jak biegła, nie? Na czerwonym przebiegła. A tu nie ma pasów. Ale fajnie, taka duża, jasna, taka brązowa. No. Sobie przebiegła. Ona sobie tutaj fika w lasku. Tutaj dużo jest zwierząt, tak na pewno. Kiedy szliśmy tutaj, to już tak się ściemniało. To dzika spotkaliśmy. No, to wtedy nie powiem. No, trochę było strach. No, pani napisała, słuchajcie, bo to jest rodzina, która ma do nas ponad 700 kilometrów i no i bardzo daleko mają, napisała właśnie, że dopiero będą za 2 godziny, bo jest bardzo, no, trudna sytuacja na drodze, jest bardzo duży ruch, więc chyba jeszcze idę obiad po prostu wstawić. Co bym dzisiaj zrobiła na obiad? Ja mam tam mięso, w ogóle wiecie co za mną wchodzi? Wchodzi za mną zupa kartoflanka. I to jest chyba to, co ja dzisiaj zrobię. Już tak sobie przedwczoraj myślałam o zupie kartoflance. A w ogóle to ja wam chyba wentylatora nie pokazywałam, który kupiłam. Zobaczcie, to jest ten wentylator, który kupiliśmy w tym. No mówcie. W Carrefourze. I ja wam pokażę go, ja go wyłączę. No jest bardzo ładny, taki wiecie. Tutaj ala drewno, nie? I te śmigła też mają ala drewno. Ja zaraz wyłączę i wam pokażę, jak on wygląda. Bardzo ładny jest. My mamy cały taki srebrny. I tam też był srebrny do wyboru, ale stwierdziłam, że taki jest ładniejszy i ten był mocniejszy po prostu. No, zobaczcie, bardzo, bardzo ładnie wygląda. Taki jest, no, elegancki. Bardzo ładnie. Te śmigiełka też takie drewniane. My nie wiem, co to jest, ale wygląda ala drewno, nie? No. Bardzo, bardzo ładny jest. Tam w salonie mamy cały ten srebrny, a tutaj ten mi się tak bardziej podoba. A też się naprawdę przydaje. No, ja już mam ciasteczka przygotowane. Posprzątałam wszystko. Bardzo mi się podoba tutaj ten wentylator, taki, no, ładniej mi się wydaje, że się prezentuje niż srebrny, chociaż srebrny cały też jest bardzo ładny, ale ten jakoś tak bardziej mi się podoba. No i co, mam wszystko wysprzątane. Tak mi się wydaje, że najlepiej będzie, jak ja wstawię zupkę, kartoflankę. No dobra, idę się jeszcze przebrać, bo ubrałam sobie tą sukienkę. Tą sukienkę sobie ubrałam, ona się naprawdę fajnie sprawdza. Ta sukienka naprawdę fajnie się sprawdza. W ogóle ona jest taka i można ją traktować jako taką sportową i mniej sportową. Jest no, i fajna jest, wiecie, bawełna i taka, wiecie, niepotliwa jest fajna. I jeszcze okno umyję tutaj. No jak mam czas, to zrobię ten obiadek, wstawię i umyję okno.
Już mam wszystko przygotowane, wyprawkę, wszystko jest. Idę się jeszcze przebrać, no bo nie chciałabym się ubrudzić. Dobra. Także idę zrobić ten obiadek. Jak zdążymy zjeść, to zdążymy, jak nie, to nie. Także lecę. No, jest 16. Ja skończyłam. Właśnie wyłączyłam zupkę. Wiecie, to jest taka kartoflanka na bogato, nie? To nie jest taka kartoflanka, która była kiedyś, to jest nie do pomyślenia kiedyś. Kartoflanka to jak słyszycie, składała się głównie z kartofli. A ja mam taką kartoflankę, wiecie, no, na bogato. Są skrzydełka, dwa od indyka. Jest posmażona ta kiełbaska z boczkiem i z cebulką. Są kluski i ziemniaczki. I jeszcze natka pietruszki do tego. No, także naprawdę to jest na bogato i jest taka treściwa, gęsta. Także nalewam. No, zjedliśmy obiadek. Ja się z powrotem już przebrałam i przyszłam sobie posiedzieć na balkonie. Bo tu jest fajny cień, chłodno jest. Wiaterek tutaj u góry wieje. Jest super, aż przyjemnie się siedzi, więc sobie postanowiłam troszeczkę tutaj posiedzieć. A wiecie, jak zjadłam zupę, to tak mi się ciepło zrobiło. Ogólnie rzecz biorąc, powiem wam, że mi tak smakowała, że już dawno no, nie jadłam, nie licząc bigosików od mamy, no, który też bardzo rzadko jem, praktycznie dwa razy w roku, to już dawno mi nic tak nie smakowało, jak właśnie ta kartoflanka. Pyszna. Pyszna, pyszna mi wyszła, naprawdę taka. No. Wszyscy wracają z pracy. Ale tu jest fajnie, przyjemnie. O, wiaterek. Teraz tam tak najlepiej poszła, wiecie, się zdrzemnąć, nie? Ale nie ma takiej możliwości. No, ci Państwo pewnie trochę posiedzą, bo oni jednak zdalnie przez internet, że tak powiem, wszystko załatwialiśmy. I myślę, że trochę posiedzą i wiadomo, żeby tak od razu nie jechali. Też mam nadzieję, że tam wypiją jakąś kawkę, coś, żeby tak od razu nie wracać. I wiadomo, no teraz są najgorsze korki, nie? No, a jutro, jutro znowuż część kotków ma kastrację, a pojutrze do fizjoterapeuty. I mówię wam, nie ma takiego dnia. No, czasami sobie robimy taki luz, zresztą wiecie. Nie ma jakiejś spiny, no jak są takie dni, no spinowe, no to wiadomo, nie? Że coś trzeba, ale tak to, tak jak teraz w niedzielę, nie? Wczoraj też sobie to sprzątałam, ale to nie jest taki mus. No wyobraźcie sobie, że byli Państwo i jakieś 10 minut przed ich przyjazdem zadzwonił do mnie Pan, czy mam jeszcze jakieś dostępne kotki, bo on by chciał właśnie takiego niebieskiego i czy można nas odwiedzić, bo on jest stąd i no ja mówię, że no jeszcze mam, dwa ostatnie kotki mam,
A ja mówię, ale w tej chwili niestety nie można przyjechać, bo ja mówię, za dosłownie 10 minut ma być rodzina po odbiór kotka. Ewentualnie jakby chcieli Państwo przyjechać po tym, jak oni pojadą, nie wiem, o której to będzie, to zapraszam. On mówi, tak, tak, to jak oni pojadą, to proszę do nas zadzwonić, to my przyjedziemy. No, także słuchajcie, czekam na następnych gości. Co za dzień, nie? Jak to było? Nie lubię poniedziałków? Nie, lubię, lubię. Dla mnie, ja lubię każdy dzień jest fajny. Nieważne, czy to jest poniedziałek, czy sobota, czy niedziela. Wiecie, u mnie te dni się tak zatracają, bo u mnie naprawdę nie ma to absolutnie znaczenia. Jedyne co, to tak w niedzielę sobie gdzieś tam tak stopuje wszystko, nie? Tak wiecie, folguje bardziej i ta niedziela przeważnie jest taka mniej wymagająca, mniej od siebie wymagam, ale prawda jest taka, że u nas weekendy są nawet bardziej intensywne niż normalny dzień tygodnia, więc no więc po prostu trochę też ja inaczej patrzę na to. No ale jak widać, po prostu teraz nie ma to znaczenia, czy to jest niedziela, czy poniedziałek. Jest intensywnie, no intensywny czas. Tak, także zobaczymy. No przyjadą, zobaczymy, czy zarezerwują, czy nie. Czy wybiorą. Bo zostały dwie kotki. Zobaczymy, czy którąś wybiorą. Nie żabki? No. I tak to właśnie jest. A już jestem naprawdę dzisiaj zmęczona, powiem Wam. Jedną kawę wypiłam rano. Do śniadania nie wypiłam. Do śniadania wypiłam herbatę. Ale potem, no poczułam, że potrzebuję tej kawy, bo wiecie, jest taki dzień cały czas tak pochmurno i tak dziwnie. Niby słońce, raz świeci słońce, teraz właśnie wyszło. Przed chwilą było tak czarno się zrobiło, że mówię, normalnie będzie padać, nie? Ale nie zaczęło padać i jest taka zamulona ta pogoda. Raz są chmury, raz świeci słońce i naprawdę nie wiadomo, o co chodzi dzisiaj w tej pogodzie. I wiecie, i sobie wypijam tą kawę, ale już teraz to czuję, że ja bym wypiła jeszcze jedną, ale już jest za późno, nie? Jest zaraz 19. Także, albo już jest 19. Także no... No, ale zobaczymy, no pewnie też z godzinkę, słuchajcie, posiedzimy, ale słuchajcie, potem jak już pojadą ci ludzie, to już... Normalnie idę się położyć, nie? Oczy mi się zamykają. Już nie będę o tej godzinie piła kawę. Mogłam wypić sobie gdzieś tak o drugiej, o trzeciej, ale jakoś tak nie pomyślałam. A teraz to już mam, no ale to nic. Ja tam zaraz, jak zaczniemy gadać o kotkach, to się zaraz obudzę. Mi tam nie trzeba dużo. Nie, żaby? Nie, żaby? No. Oddaję jej wędkę, co? Dzielić się trzeba. Dawaj. Moli. Jeju, ty to jesteś dziadyga. No. Nelly też chce. Dzień dobry. Co żabki? Kto jadł? Dobre było?
Kto w dzieciństwie jadł smażoną kiełbasę z cebulką? Przyznać się. Ja, to jest smak z dzieciństwa, teraz sobie tak pomyślałam, miałam taką kiełbasę jeszcze, co miałam do zupy. Oj, mówię wam, jeszcze przed chwileczką pani z Niemiec dzwoniła, już jest, słuchajcie, 21, nie? Ja już dzisiaj jestem po prostu nieprzytomna, ale chcę usmażyć właśnie tą kiełbaskę z cebulą, bo taki miałam plan. Dobra, już wyłączę. I właśnie chciałam tak was zapytać, kto jadł? U nas się jadło tak z chlebkiem, jak tak na szybko, wiecie, nie było czasu na obiad, coś tam, nie? No, to taką kiełbaskę z cebulką. No właśnie jeszcze pani dzwoniła z Niemiec i chyba też kotka kupi. No, szok, po prostu szok. Jeszcze teraz cały czas z nią rozmawiam, pisze, dzwoniła. Znaczy pani, nie pani już, bo już nie pani, od razu już Żaneta była. Tam się nie mówi, słuchajcie, na nikogo pani. No, także... Okej. No, zrobiłam nam herbatkę. Trzeba coś zjeść, bo już po prostu padam. Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, my właśnie wysiadamy do Biedronki, do tego, do Stokrotki, ale byliśmy w Carrefourze i chciałam wam polecić super pyszne, przepyszne lody. No po prostu te kaktuski, szejki, różne smaki, to jest mistrzostwo świata. Słuchajcie, przepyszne, jak ktoś uwielbia tego typu lody i owocowe, to jest słony karmel na przykład, nie? No przepyszne, ale ten zielone, te i ten, to po prostu mnie, rozwaliły mnie te lody. Tylko bardzo malutkie te lody. No malutkie, ale no przepyszne, nie? Malutkie. Jeszcze kupiliśmy taką lemoniadę, co wtedy dostaliśmy. Już teraz oczywiście jest drożej, bo nie dość, że 2 złote, to jeszcze 50 groszy biorą kaucję za butelkę. No ale cóż, ale też jest smaczne. A teraz przyjechaliśmy do Stokrotki. Dobra, wróciliśmy, bo byliśmy w ogóle dać kotki, 3 kotki jeszcze do kastracji. Czekajcie, bo chyba jesteście zamazani. No, chyba lepiej. 3 kotki byliśmy dać do kastracji i wjechaliśmy do Carrefoura i kupiliśmy brzoskwinie, takie całe opakowanie, i tą lemoniadę i kaktuski, jakoś tak mnie wzięło na brzoskwinie. Dobry dzień. Good morning. No właśnie. Good morning, oni tam się już będą, muszą po innemu uczyć good morning. No. Właśnie zajechaliśmy do domu i był pan od gazowni wymienić licznik. Nie także. Wiem, czy to gazowni, czy skąd. A ja sobie na jutro przygotowuję, bo miałam jeszcze 2 śliwki, kiwi, co by się nie popsuło, jogurt, i będę tutaj dawała jeszcze właśnie brzoskwinie i truskawki mrożone, i to na jutro sobie zostawię. A na zupkę, na obiad mamy zupkę, kartoflankę. A teraz sobie zjem brzoskwinkę. Angielski odejdzie niedługo w zapomnienie. No, a wiecie co w ogóle? Chyba teraz jest znowu jakiś szał. Trzeba kupować cukier, bo wiecie, w Carrefourze 5 plus 5 gratis, coś tam, nie? No. Także... Pewnie znowu potem czekam jeszcze ten, na telefon teraz i jeszcze raz pojedziemy do weterynarza odebrać kotki. Ale teraz w międzyczasie, bo już wczoraj nie miałam siły, słuchajcie, wczoraj rozmawiałam z panią. Zarezerwowała kotka. Trzaśniem? No i... Chrusiem? A to okurz. To już masz ten. Dobra. Myślę, procedury przestrzega. 30 otwieraczy, a on nożyczkami otwiera. Jeszcze najdroższymi nożyczkami. Pi. Ostro. Ciepłe to. Jak kaczka pije. Ale to zawsze do mnie mówisz, ja piję jak kaczka. Dlaczego jest jak kaczka? Dobra? No, to nie wiem. Bo kaczka to tak, wiecie, tak pochlapie i zaraz no. Idzie. A czekaj, masełka, tu masz masełkę. No. Zupkę przyniesiesz tam?
No dobra, zaraz. Tylko chciałem masło już szukać, gdzie... W lodówce. Gdzie poszło z tym masłem? W lodówce, bo nie chcę, żeby zjełczało. 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 To ta mysza. Och, ta mysza. Masło. Z tą myszą to są same problemy. Masło zjełczało. Mysza, same problemy tworzy. A my chyba tej myszy na pupę damy. Na pupę myszy. Mhm. Czekam na paczkę i przyjść nie może paczka. Dobra, idę sobie odgrzewać zupę. Dzień dobry, kochani. Zjadłam właśnie śniadanko. Ale to było delikatne, takie małe śniadanko, bo zjadłam dwie takie malutkie kanapeczki, jajko. Które miałam ugotowane z wczoraj i aha, te dwie kanapeczki z serem, z tym serem i z masełkiem i jajeczko i wypijam kawkę i zaraz się ubieramy i idziemy na spacer. Jest chłodno, się ochłodziło, także tak się fajniej spaceruje, jak jest, wiecie, chłodno. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo wczoraj był taki dzień, jakby to powiedzieć, trochę taki do odpoczynku, trochę taki do takich prac domowych, ale też nic takiego się nie działo za bardzo i oprócz tego, że byłam u fizjoterapeuty, wiecie? Byłam u fizjoterapeuty i no, uprzedził mnie, że mogę się czuć taka rozwalona, jak zawsze gdzieś tam dzień czy dwa dni po wizycie. No na razie nie jestem jakoś tak bardzo rozwalona, ale czuję się tak, wiecie. To jest ciężko w ogóle określić to, to jak się człowiek, jakie ma samopoczucie, ale za tym pierwszym razem, jak byłam u niego, znaczy drugi raz, to było wtedy najgorzej, nie? A teraz to jest tak, jak jakoś już tak mój organizm chyba troszeczkę jakby do tych dziwnych działań się chyba trochę przyzwyczaił, bo to już nie jest w takim stopniu. Teraz zajął się drugą nogą. I to nie był taki efekt wow, jak wtedy, że stanęłam napięte i mnie nie bolało. Nie. Ale czuję jakieś takie coś innego. Na razie nie potrafię tego określić. Następnym razem idę dopiero za 2 tygodnie, bo teraz byłam po tygodniu przerwy. A teraz pójdę za 2 tygodnie. I no wiadomo, tam te ćwiczenia i tak dalej. Będę robiła te rozciągania i to wszystko i pójdę za 2 tygodnie i zobaczymy, no zobaczymy. Ja cały czas, wiecie, to ja cały czas nie oczekuję, znaczy ja chętnie bym oczekiwała takiego efektu, że wiecie, wychodzę od niego i jestem jak nowonarodzona, no ale nie, mam też świadomość tego, że to nie tak, więc po prostu... czekam cierpliwie i obserwuję zmiany i zapisuję wszystko. A teraz idę się ubrać, dopijam kawkę i idziemy na spacer. No się ochłodziło, słuchajcie. Przyjechaliśmy do Gdańska Wrzeszcza jeszcze do Enel Medu odebrać ten nieszczęsny wynik rezonansu. Dostałam SMS-a kilka dni temu, że łaskawie pani doktor opisała. Więc idziemy odebrać. No ale zobaczcie, wiatr się zrobił, chłodno jest. Ja już ubrałam bluzę. No bo jest wiaterek, nie? Słońca nie ma. Już jest tak, wiecie. No. Sobie idziemy właśnie od tamtej strony, w tą stronę. Stwierdziliśmy, że sobie będziemy szli Grunwaldzką. Jeszcze nigdy nie szliśmy tędy. Tak wiecie, żeby iść sobie tylko. Więc sobie stwierdziliśmy, że przejdziemy sobie, popatrzymy co tutaj jest. Tak wiecie, bo to zawsze tylko z auta widzimy.
z perspektywy auta. A tak sobie przejdziemy spacerkiem tutaj. No i tam, gdzie będziemy chcieli, to zajdziemy, a potem wrócimy. Jak ci się idzie tutaj? Dzieci. A, Artur się ogolił, zobaczcie. Artur się ogolił, jest 10 lat młodszy. No pokaż się ładnie. No, taki ładny chłopczyk. O, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ale maszyna. Nie wiem, czy wam to coś mówi, ale nas tu przygnało. Idziemy. A co tam, jak już tu jesteśmy? Dawno mnie tutaj nie było i powiem wam, że jestem w szoku, jak jest pięknie, ładnie wszystko kolorami poukładane. Naprawdę. Pięknie tu zrobili. Dobra, jesteśmy w domku. Hol z Biedronki. I powiem wam tak. Tak się nachodziliśmy. Taki kawał zrobiliśmy. A myszka mi się psociła. A Artur mi się psocił. I słuchajcie. Mówi, jak wracaliśmy, to właśnie weszliśmy do tego lumpeksu. Okazało się, że tam nic nie ma tak naprawdę fajnego. Niby wszystko ładnie powieszone, kolorami i tak dalej. Dla facetów to w ogóle nic. Dla kobiet... Nie, no dwie rzeczy przymierzyłam, ale nie. I jeszcze tam obok była Biedronka i weszliśmy, bo ja mówię, ja chcę tylko ten majonez do tej pasty, Artur mówi, ja tylko chleb, no to dobra. I na samym początku była lodówka i zobaczyłam, że jest masło w promocji, a ja się już od dawna czaję, moja mama też. I jak ostatnio było to masło w promocji, było w gazetce, to u nas w ogóle w tym dniu Artur był w sklepie i w ogóle... Nie dostał tego masła, w ogóle go nie było, w ogóle żadnego nie było w promocji i właśnie musiał kupić tą mleczną dolinę osełkowe za 10 zł. Więc weszliśmy do, i wchodzę i na samym początku była lodówka i patrzę, że jest to masło. I patrzę do gazetki, faktycznie dzisiaj jest też, tylko dzisiaj ta promocja 3,95 za kostkę, jak się kupi 3. No to mówię do Artura, nie, no biorę, chociaż nie wzięliśmy żadnego koszyka, nic. I on mówi, nie, ale to weź, to wtedy chodź, idziemy, to jak chcesz kupić więcej, to u nas kupimy. Ja mówię, że może u nas nie być, bo ostatnio też nie było. I nie dostaną. Mówi, no to pojedziemy do innej, większej Biedronki. Ja mówię, tak, teraz będziemy za promocją jeździć po całym Gdańsku. Ja mówię, jak tu już jesteśmy w tej Biedronce i jest, to ja wezmę. No dobra, nie? No, mówi, ja teraz będziemy ze spaceru pół, wiecie, pół drogi z masłem szli, nie? Ja mówię, no straszne, no. No ale dobra, mówi, dobra, to chodź. No to poszliśmy do kasy, kupiłam 9, kupiłam na 3 karty, nie? Na też na mamy. Kartę i na nasze. No i się zamrozi po prostu. A wiecie o tym, że mysza tutaj cały karton z narzędziami zwaliła ręką przed pieczką? To kotki. Nie, to ty. Nie. Oni powiedzieli, że ty. I słuchajcie, i mam 9 kostek i zamrożę i też dla mamy zamrożę i jak pojedziemy to się da, bo no tragedia, a w ogóle moja mama bardzo daleko do Biedronki, więc no to nie, też nie jest tak łatwo, żeby iść tylko po masło, jak jest masło. Także no, także fajnie, bo się cieszę. Bo się okazało, że przyszliśmy do naszej Biedronki po resztę zakupów. Też chcieliśmy tylko chleb i majonez i wiecie, za 300 zł zakupy, nie? Cały czas tak samo, bez zmian. I przychodzę i faktycznie nie było w ogóle tego masła, w ogóle.
było tylko Mleczna Dolina, to niebieskie za 5, tam prawie 6 zł. No, taka promocja była. Więc oni się cieszę. No, oni wiedzą, że tu jest, wiecie. No, ale tam, no, tam jest taka mało bardzo uczęszczana Biedronka i naprawdę bardzo dużo było tego masła, a ja się dziwię. I to już kolejny raz, kiedy u nas tutaj nie ma w ogóle tego masła, jak jest tylko jeden dzień taka promocja, kolejny raz go nie było. Więc cieszę się, Artur mówi, dobra, zwracam honor, faktycznie, faktycznie, masz rację, jak zawsze masz rację. No, także fajnie, że je wzięłam, a resztę zakupów tutaj zrobiliśmy, wiecie, takie to wszystko inne, co miało być tylko po prostu majonez i coś tam, a się wyszło, że po prostu 300 zł. Kupiłam taki makaron ryżowy z brązowego ryżu. Był w ogóle dzisiaj no, spory wybór tutaj u nas właśnie w tym makaronie. W takich makaronach ryżowych i w ogóle innych, więc no, skorzystałam. Jeden jogurt kupiłam typu greckiego. Dwa pęczki rzodkiewki. Słuchajcie, takie wielkie rzodkiewki. Nie wiem co to będzie, nie wiem z czego one są. Ale, no ale Artur wziął dwa pęczki. Taki chlebek. To jest ten chlebek, co my po prostu jemy. Ja mam już tego wszystkiego tyle. Dobra, lecimy dalej. Pierwszy raz kupiłam z Biedronki taki chleb z 7 ziaren. Pieczywo żytnie z dodatkiem nasion ziaren. I tak się zastanawiam. Wezmę lupę i zobaczę, czy tu nie ma przypadkiem na pewno mąki pszennej, bo dla mnie to jest dziwne. Aż muszę sprawdzić, czy tu faktycznie nie ma mąki pszennej, bo dla mnie to woda, mąka żytnia razowa, mąka żytnia typ 720, zakwas żytni, mąka żytnia 700 tam coś, woda, nasiona, słonecznik, siemielniane, ziarna czegoś tam, ziarna żyta, pestki dyni, drożdże, mak niebieski, mąka żytnia typ 996, jest mąka pszenna, co prawda 0,3%, ale jest. No, dziwne to by było, gdyby nie było mąki pszennej, nie? No, ale jest bardzo, no, minimalna ilość, także jakby w razie coś, jakbyście chcieli chleb bez mąki pszennej, no jest troszkę, no jest, ale 0,3 to jest naprawdę procent, to jest prawie, że nic, no, ale nie jest tak nie do końca, że tak mi się właśnie to wydawało, że to jest nieprawdopodobne, żeby nie było mąki pszennej. Dobra, i teraz tak, kupiłam sobie piankę do mycia twarzy, bo miałam ostatnio różową i mi się skończyła i sobie kupiłam teraz niebieską. Ona nie była w promocji, tam była normalna cena, prawie 10 zł, ale były w promocji na przykład te żele za 3,99 przy zakupie dwóch, więc wzięłam dwa i też były w promocji, nie wiem, teraz za 7 czy coś takiego, te tołpy. I też był płyn micelarny, też w tej promocji, przy zakupie dwóch też właśnie. Nie miałam tego, nigdy jeszcze nie miałam, więc wzięłam sobie pierwszy raz żel micelarny do mycia twarzy, oczu i ust i był jeszcze w takim po prostu płynie, nie? Także no, to się nie przeterminowuje. Artur sobie takiego grzeszka wziął. Pierwszy raz takie duplo mamy, nie wiem. No i ja po ten majonez, a mama mi mówi, że sobie wzięła kielecki z Biedronki, więc ja też sobie wzięłam kielecki z Biedronki. Tak, bardzo mi zasmakowały ostatnio, wiecie, chlebek po prostu z tym serkiem grani i z pomidorkiem. Bardzo mi zasmakowało. I teraz tak, wzięłam takie ogórki burgerowe. Nie pamiętam, czy kiedyś je miałam. Raczej nie, aczkolwiek nie daję sobie głowy obciąć, więc wzięłam i ogórki kaszubskie, bo mi bardzo zasmakowały ostatnio. Te kozackie też są fajne, ale te też są fajne. I co tu mamy? A, jakieś rogaliki. Takie Mars, nieźle, nieźle.
Dobra. No i teraz tak, wzięłam też schab. O, tu jakaś listek. Wzięłam kilka paczek schabu, bo była w promocji, też to wzięłam do barfa. Po prostu 5 kilo wzięłam. I to się zamrozi. I druga siata ogromna. Taki makaron wzięłam. Taki. Dużo tych zakupów. Pani wykładała ciasto, więc Artur wziął pani z wózka takie z galaretką. To tam może po obiedzie sobie zjemy. I tutaj wzięłam taki makaron ryżowy też z brązowego ryżu. Drugie opakowanie. To tam też sobie może leżeć. I pierwszy raz mam taki makaron ryżowy z czarnym sezamem. Taki czarny. To pierwszy raz mam. Tu też wzięłam. Jeszcze jeden taki chlebek. Tartą bułkę kupiłam, dlatego że już nie ma tartej bułki. Ostatnio robiłam pełno tych kotletów i się właśnie skończyła tarta bułka. Wzięłam też smalec. Dwie kostki, dlatego że jak się kupiło dwie kostki, to też jakaś tam promocja była. Artur bardzo polubił te takie szejki czekoladowe. To kupił sobie aż dwa. Tak. Kolejne te grani, bo lubię. Kupiłam tak do pochrupania słonecznik. Pstrąg był przeceniony, to wzięłam też, może jutro sobie upieczemy, jutro upieczemy w tym piekarniku, tak wiecie, z masełkiem właśnie, z koperkiem, z czosnkiem na obiadek. I makaron taki zwykły, ryżowy. Dwie paczki. I kupiłam całą kaczkę do barfa, całutką kaczkę. Ostatnio były dwie, ale też było więcej chyba mięsa. Jeszcze tylko podroby nam zostały, bo faktycznie zapomniałam o podrobach. Do Oshou musimy jechać po podroby, po 10 kg. Albo i nawet więcej, 15, bo 5 serduszek, 5 wątróbki i 5 żołądków. Taki sos Artur wziął. Takie cudo. No i tu jeszcze mamy taką karkówkę, dostałam przecenioną, bo też się termin kończy. Wzięłam mozzarellę taką do tego. Mamy pizzę, dwie gotowe tam jeszcze w lodówce, dzisiaj będzie na obiad. I tak sobie pomyślałam, że, bo w makro kupiliśmy, jak byliśmy ostatnio, takie dwie pizze. No i stwierdziłam, że że sobie zrobimy dzisiaj. No i jeszcze trzy paczki schabu, bo 5 kilo jest razem. Także no, takie zakupy. Niby miał być tylko majonez i widzicie, co się wydarzyło. Dobra, ja sypię tą mozzarellę na pizzę, bo już mam przygotowaną. Jeszcze tylko włączę piekarnik i będziemy sobie jeść. A potem może sobie zjemy to ciasto po obiadku. I w międzyczasie, jak pizza się będzie robiła, to ja pozanoszę to wszystko to do góry, do łazienki, to wszystko to do lodówki i do zamrażalnika. No, także to wszystko porozkładam i potem sobie zjemy obiadek. No, ja już pizzę wstawiłam i teraz robię pastę tą jajeczną, mieszam, bo dałam sól, pieprz. O, tu jeszcze jakaś oś, widzicie? Czasami się zdarzy, no, że się przeoczy. Sól, pieprz, natkę pietruszki dałam, musztardy serebskiej trochę, bo mam też delikatesową, ale chciałam zużyć tą serebską. I majonez, jogurt naturalny typu greckiego. I po prostu to jest najlepsze, co może być na kanapeczki. Miam, miam, przepychota. I jak zwykle po prostu to tutaj wymieszam, ale przełożę do pudełeczka z pokrywką i do lodówki. Przepychota.
makrela, jajeczko. No. No hej. Wróciliśmy z tego, z maratonu sprzątaniowego. Tak. Sprzątaliśmy auto, ale tak... To myszka sprzątała. Ale ty nie pomagałeś. Nie, ja nic nie pomagałem. Myszka sprzątała, myszka bardzo pięknie posprzątała. No co ja mogę więcej powiedzieć? No ale mi towarzyszyłeś i przynosiłeś ten sprzęty. Co ja mogę powiedzieć jeszcze, no myszka bardzo ładnie sprzątała. No. No i tak wysprzątałam autko, naprawdę odkurzyłam, wyszorowałam wycieraczki, szyby umyłam od zewnątrz, cały ten kokpit to się nazywa, czy pulpit, czy kokpit? Kokpit. No kokpit, nie no, może być kokpit. No. Deska. Deskę rozdzielczą, wszystko, każdy zakamarek, wiecie, wszystkie drzwi, bagażnik, wszystko wyszorowałam, tam te listwy przypodłogowe, tym takim preparatem, który kupiłam, co wam pokazywałam, super jest ten preparat. No, no tak wszystko po prostu wysprzątałam, że aż strach do niego wsiadać teraz. To nie jest dynik, tak że nie budź. No. I no, trochę odkurzałam Dysonem, ale tak stwierdziłam, bo on jest taki, wiecie, szeroki, nie? I tak stwierdziłam, że jednak kaszer wezmę, bo on ma tą taką, bo Dyson też ma tą taką, wiecie, szczelinówkę, ale ona nie jest aż taka wąska, a kaszer ma wąską, więc Artur mi przyniósł kaszera. I no, karszerem szybciej jakoś tak poszło. Więcej zakamarków po prostu można, wiecie, bo w aucie jest dużo takich właśnie zakamarków, a Dyson nie wszędzie ze względu na swoje gabaryty da radę wejść, więc wzięłam karszera i super ciągnie i wszystko wyszorowałam, no tak wyszorowałam, mówię wam, że ten samochód aż lśni. Nawet szyby na zewnątrz umyłam tym płynem do szyb i w środku też, i lusterka, nie lusterka. Wszystko, po prostu wszystko wywaliłam, miałam, wiecie, to co niepotrzebne w schowkach, nie schowkach, w zakamarkach, wszystko powrzucałam, jakieś karteczki, paragony, duperele, to wszystko co się zbiera, jakieś butelki. No jest po prostu pięknie, ale... Mamcia, no. A ja? Tak, a Ramboczek też, on sprzątał, no. Ramboczek też przyszedł z Arturem. On sprzątał ładnie? Mi pomóc, tak, sprzątać. Umiał? Tak, umiał. No, i teraz przyszliśmy sobie tutaj do Ramboczka. Nie wiem, Artur, co ty masz tutaj z tym kocem porobione? To babcia zrobiła teraz przez sekundę. No. No i Ramboczek mówi, że love. A mnie to tak delikatnie, wiesz. No ładnie tak, no jest kochiony. To jest kochiony. No i przyszliśmy się pobawić z Ramboczkiem. On dopiero co wrócił z woliery, bo on cały dzień w wolierze był. Ale słuchajcie, 20:20 i już jest ciemno. Bo tak sprzątałam, no tak się wzięłam za ten samochód, że aż no wieczór nas zastał. O 20:20 skończyłam i już jest ciemno. A jeszcze trochę, no wiem, co było, to nie do pomyślenia, nie? Muszę, byś go trochę do telewizji nagrała. No, no dobra, proszę. Bo on by w telewizji chciał. To... No, masz, jest też w telewizji. Jak on mruczy. Bo mówi, że w telewizji chciał. No on był też. Ostatnio przecież dużo był w telewizji. No, też chciał, prawie cały vlog zajął w telewizji. No. No. A teraz idę dla was montować vlog, bo chciałam to jakieś 3 godziny temu robić, ale właśnie zaczęłam odkurzać samochód. Mówię tak, a idę się ten, idę po, tak mnie coś wzięło, nie? Mówię, a idę posprzątać samochód. No a ja niestety tak mam, że jak już coś robię, to od A do Z, nie umiem tak, wiecie, po łebkach, a tam tylko to, albo a tam tylko tamto, no nie, no ja tak po prostu mam, że jak już zacznę, to musi być naprawdę wysprzątane, więc teraz wystarczy już tylko pojechać na myjnię, chociaż żal, bo wiecie, bo szyby mam tak wyżurowane, światła, wszystko, nie, elegancko, także nawet nie trzeba, bo nie jest jakoś tak specjalnie brudne auto z zewnątrz, ale jest tak wypucowane w środku. Będziesz ładnie dbał teraz. Tak, tak, będę. No. Myszka mówi, że kierownica strasznie brudna. No, Artur ma ten taki pokrowiec, nie? Tak, zaczęłam to czyścić.
No mówię nie. No mówię nie. Nie wiem, czy on po wrzucaniu węgla tam prowadził ten samochód, czy co on robił. No, ale jest czyściutko, pięknie. No, teraz możemy na jakąś wycieczkę pojechać. Nie? Pojedziemy sobie na wycieczkę. Tak, kochanie. No, pojedziemy sobie na wycieczkę, ale jeszcze wam nic nie powiem. No, misia w teczkę. Weźmiemy misia w teczkę i pojedziemy na wycieczkę. No, a misia jak to? Misio? Narobił wtyczkę sisiu. Tak. Dobra, idę wam montować ten vlog. Może jeszcze dzisiaj mi się uda go wrzucić, ale jest bardzo długi. I sobie coś zjem, chociaż nie wiem, czy... Ale w sumie coś bym sobie zjadła. Pizza jest jeszcze. Nie, nie chcę. Już po prostu na noc nie będę jadła. Coś takiego bym lekkiego zjadła albo nic. Albo kiełbasy. Herbatkę sobie zrobię po prostu. O. Kiełbasy się śmieje. Kiełbasy? Nawet nie ma, ci powiem, jakoś kiełbasy. Mamy te. Nie. Jedna frankfurterka została tylko. Nawet nie mamy. Słuchaj, trzeba wyjąć z zamrażalnika te serdelki albo coś. Hmm. Bo nie mamy nawet żadnej kiełbasy. A serdelki są tu? Nie, tam. Tam, nie? Tam, tak. No, trzeba będzie wyjąć. Dobrze, że przypomniałeś. No, musimy zrobić barfa, taka jest prawda, na dniach jakoś, bo 4-5 pudełek zostało. A widziałeś to, kochanie? Ile tam jest? No, 4 pudełka. Byłaś tam już? No. Nie, dobrze liczę, 4 zostały, nie? Nie wiem. I plus piątek, to, które wyjąłeś. No. Także szału nie ma. Albo jeszcze raz pójdę zobaczyć, może jakoś gdzieś tam się coś jeszcze skitrało. Tutaj mi rośnie taki pryszcz podskórny, taki wiecie, bolący, nie? Tragedia. No i zobaczysz, kochanie, ile jest tych mniejszych pudełek? 7. No. To jeszcze teraz jak będziemy robić, to na teraz wystarczy. A jeszcze dorobimy te do wyprawki. Pudełeczka z jedzonkiem. Dobra. Idę robić vlog.